Mam trudny temat, który chciałem Wam przedstawić. Trudny dla wielu z Was. Skąd się bierze nadzieja? Twierdzę, że tak jak istnieje wyuczona bezradność, to istnieje również wyuczona nadzieja. I ta nadzieja bierze się z dzieciństwa, zaczyna się w dzieciństwie. Najprostszy sposób, żeby zdobyć nadzieję, to jest mieć właściwych rodziców, urodzić się u właściwych rodziców. To jest bardzo trudne i to nie wszystkim się udaje, bo zazwyczaj się rodzimy u przypadkowych rodziców. I to już potem nie ma nadziei na zmianę, ale nadzieja to jest wiara. Wiara w siebie samego. I ta nadzieja, która się pojawia w niej w dzieciństwie, albo my ją rozwiniemy, albo ktoś w nas rozwinie, albo my, rozwijając tę nadzieję u kogoś innego, rozwijamy ją również u siebie. Jeżeli uczysz swojego syna grać w warcaby i on gra beznadziejnie, po raz setny z nim grasz i on nadal gra w sposób beznadziejny, a ty masz ciągle nadzieję, że się nauczy, to wyrabiasz tę nadzieję u niego i u siebie. I jeżeli masz córkę, która jest beznadziejnie mądra, to ciesz się.